Bum! Witajcie, tropiciele. Awaria ostatnio nastąpiła. Już tłumaczę i objaśniam. Wkrętara przy wierceniu wiertłem piórowym w drewnie. Wiertło było Fi22. Zaczęła wydawać sobie dźwięk dziwny. O! Nawet nie działa. Akumulator dętka? Nie. Chciałaby się ruszyć, ale tutaj coś się z niej wysypało. Prawdopodobnie coś jest tutaj elektrycznego. Nie wiem, czy nie szczotki, czy coś. Nie wiem. Do tego tematu naprawy wrócę i pewno jak się będę za to brał, to pokażę, ale biorąc pod uwagę planowane remonty i inne, potrzebowałem narzędzia pro. Oczywiście takie też zostało nabyte. Co ciekawe i co jest w ogóle bardzo ciekawe, była opcja zakupu w Polsce, bo akurat starsi są w Polsce i mogliby mi to bez problemu przywieźć lub też żona, która do tej Polski poleci, ale słuchajcie, okazało się, że w Polsce taka właśnie oto ona kosztuje po prostu 2600-2700 zł, a ja to kupiłem tutaj za złotych 1800. Milwaukee M18 Fuel, najwyższa seria z aplikacją, bo sobie można poustawiać apką tą oto właśnie wkrętarę. No i co? No i jest to po prostu mocne okrutnie. 135 Nm momentu. No to jak tam patrzyłem na testy, no to wiertło takie 30 mm, takie na 60 cm w dechę, to idzie, nic się nie pyta, tylko trzeba sobie uchwyt założyć, bo wyrywa nadgarstek. Miałem w ręce model ten bezszczotkowy, też z piątką baterią. Kurczę, ciężkie to jest. Jest to dużo cięższe niż ten Einhell, no ale no trudno. To już będę musiał sobie, że tak powiem, przeżyć i moja ręka też będzie to musiała przeżyć. No to patrzmy, jak to tutaj zrobić sprytnie i ładnie. Aha, tutaj mamy tasiemki do rozcięcia, ale się jaram. No a taki, kurczę, byłem niewkrętarkowy, bo to na co wkrętarka, jak mam przecież wiertarkę. Aż normalnie dostałem od kolegi tamtego Einhella, który nomen omen. O, to była, nie wiem, za tam chyba 400 parę złotych tamta wkrętarka kosztowała. Ja ją dostałem już używaną, ale to, co ona przerobiła tutaj i to, co ja ją tutaj, że tak powiem, obciążałem, no to wydaje mi się, że ten Einhell był i tak bardzo, bardzo niezły. Skrzyneczka twarda. Tutaj jest co? Tutaj jest jeszcze... Aha, to jest pewno do spięcia w system. O! Już czuję się zachęcony do kupienia następnego elektronarzędzia od Milwaukee, skoro są spinane w system. I oto mamy... Aha, nie otwiera się całkiem. Do tyłu to pokażę tak. Widać. Widać. To sobie przestawimy. Narzędzie tnące chowamy. Więc mamy tak. Rękojeść pomocniczą. Żeby nie urwało nadgarstka przy wierceniu, przy jakichś tam dużych obciążeniach. To ciekawe, bo ja wcześniej nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale ja dużo rzeczy nie widziałem, bo ja się generalnie takimi rzeczami nie zajmuję. Ładowarka. Ładowarka podwójna na system M18 i M12. My tutaj jesteśmy w systemie M18. Tak, jest opcją gdzieś tam zahaczenia sobie. To będę musiał tam w moim gospodarczym pomieszczeniu sobie tam zawiercić dwie dziółki. Tak zwane. Tutaj mamy co? Obstrukcje wszelakie. I że heavy, i że duty. No to jest heavy duty sprzęt.
I tak oto, no to wagowo to nawet nie ma porównania. No ale weźmy sobie pod uwagę, jaka tu jest bateria, a pójdę po wagę, to Wam powiem. No to mamy jakieś tutaj narzędzie ważące. I tak, Einhell z baterią 1,5 amperogodziny. To nawet nie dwójka, pokłamałem wcześniej, przepraszam. To jest 1396 gram. Milwaukee z baterią 5. To jest 2183 gramy. Z czego sama bateria to jest 730 gram. No, heavy sprzęt, powiem Wam. Aha, bo tu są jakieś te jeszcze folijki, także zaraz tutaj patrzymy, tylko zabiorę stąd tą wagę, żeby jej nie uszkodzić. No to to sobie możemy na pewno odłożyć tutaj. O, jakiś tutaj jest w ogóle filtr na kablu zasilającym, ciekawe. Bardzo ciekawe. Tą odkładamy, chociaż fajnie było ją zreanimować. Bo jakieś czasem roboty są po prostu na dwa urządzenia. Już parę razy robiłem tak, że miałem wkrętarkę i wiertarkę. No ale dobra, patrzmy, co to tutaj się dzieje. Tutaj mamy folijkę zabezpieczającą nam plusa przed jakąkolwiek komunikacją z bazą. No to myślę, że możemy ją już komisyjnie wyciągnąć. Zaraz to pewno gdzieś będzie trzeba zarejestrować. I tutaj wszystkie takie manewry zrobić, no ale nic, sprawdźmy jak stan baterii. To tak tylko ledwo co. A druga. A to ciekawe, że takie baterie są prawie że trubki, a nie takie lekko załadowane, no ale może taki system. Ta jest też tylko na jeden, czyli widocznie jedna kreseczka się świeci z czterech. Czyli najwyraźniej to tak ma być. Sprzęgiełko chyba aluminiowe. Mamy opcję wiercenia, 14 opcji, 14 opcji sprzęgła. A ona nie miała mieć udaru? A zresztą nieważne, czy miała być, czy nie miała. Metalowy jest również uchwyt, co jest też spoko. No to bateryjka. Siup. Nie ma opcji. Chociaż teraz jest opcja. Na 10 stanie, bo prądu mało. Jedynka, dwójeczka. Ok. Ale kurczę z tym. To jest model M18 1DD2. Sprawdźmy jeszcze tutaj, jak to ma ten oto uchwyt działać. Zapewne jakoś tak. Należy go rozkręcić. Pewno prawie, że do końca, tak. I co? I tutaj on się ma złapać. I teraz dokręcamy. I do jakichś robót, że tak powiem, cięższych, tak jak wspomniałem wcześniej, żeby nie zrobić w sumie sobie samemu nawet krzywdy, bo to momenty spore, obrotowe, no to się bierze tak, nie? Żeby tutaj ją trochę kontrować przy wierceniu. O, bicika dali nawet, jednego takiego podwójnego, co tu mamy, PZ2 i PH2, no to w sumie takie najbardziej most popular, można powiedzieć. Ale wydawało mi się serio, że ona tutaj miała mieć udar. Ale nie będę za nim płakał. A nawet jak tam się pytałem kolegi o tam jakąś poradę, czy miał kontakt z takim sprzętem, to mówi, że... A robi generalnie technicznie, mówi, że to fanaberia, takie udary. No, ale spoko, ta bateria siedzi tak... W sumie ta bateria by mogła siedzieć lepiej.
tak trochę lata. No ale spoko, jest, baterie do ładowania i zrobimy jakiś test, jak będzie wszystko tutaj ogarnięte, a tutaj mamy jeszcze, a właśnie, bo tutaj mamy na samej już wkrętarce, tutaj mamy jakieś trzy tryby pracy do wybrania, które sobie programujemy, widać, nie widać, tutaj z aplikacji. Ciekawe, no także zaraz to rejestruję. No ale ogólnie to muszę wam powiedzieć, że ten Milwaukee to jest sztosiwo. Jak to normalnie kręci, jak wściekłe. Nikt się nie pyta, to normalnie jak się założy tą przystawkę taką, żeby mieć więcej mocy trzymania, to w ogóle odkręca ten koła z samochodu, które były tam, które oczywiście muszą być normalnie przykręcone, a nie cholera wie jak mocno i nie wiadomo po co, żeby bratu nie przewiercił kurczę tej kobyłki, bo by było this side up, okej.